było wszystko. Jedynie pytanie, że mogliśmy zagrać na tak wspaniałej gali przed Państwem. Dziękujemy bardzo jeszcze raz ze Stefan. Dziękuję wszystkim. Państwo, to my Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Pragnę nadmienić, że zespół Fervor zagrał dla Państwa, dla wszystkich osób charytatywnie. Za to... Zróbmy hałas z brawami dla nich. Naprawdę świetnie się tu zaprezentowali. Dziękujemy. I chciałabym powiedzieć pani Gorzej, całej zespole zapraszamy częściej. Proszę Państwa, powiem także pana Igora, w tej chwili jest to szanowany i ceniony lekarz, znam od takiego małego, a teraz właśnie postanowił zrobić prezent dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zbliżamy się, proszę Państwa, do finału. Po tym podniosłym, wzruszającym momencie zapraszamy na scenę wszystkie tegoroczne laureatki oraz patronów honorowych w osobach pana marszałka, pana wojewody. Bardzo prosimy tutaj do nas, tak abyśmy poczuli tą moc charakterów tutaj na scenie. Zapraszamy serdecznie wszystkie laureatki. Szybciutko, odważnie. Kobiety z charakterem są sprytne i zwinne. Zapraszam szybciutko. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie panie Wojewodzie. Zapraszam pani marszałek. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, ja za każdym razem, jak z przyjemnością wchodziłem na tę scenę, rozglądałem się. I powiem Wam, że to jest naprawdę niesamowity widok, bo zebrać w jednym miejscu, w jednej sali tyle fantastycznych kobiet, energetycznych kobiet z charakterą, to naprawdę jest fantastyczne dla mnie, pewnie dla większości z Państwa czas i za to dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za tą pozytywną energię. Zastanawiałem się, wchodząc tutaj na salę, co tak mnie tknęło, jakiś taki pozytywny dreszcz, już teraz doskonale wiem, to ta Wasza pozytywna energia i dziękuję za to, że tą energią się z nami, mężczyznami, dzielicie. Serdecznie jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatkom. Tak, faktycznie jesteście ambitne, bierzecie sprawy w swoje ręce i działając swoją pasję, swoją pracą, zmieniacie województwo, zmieniacie nasz region i również pięknie Wam za to dziękuję. W imieniu swoim, koleżanki Marii, członkini zarządu i wszystkich koleżanek i kolegów zarządu, koleżanek i kolegów zarządu województwa. Szanowni Państwo, ale jest jedna osoba, dzięki której mogłem poznać przez te kilkanaście edycji tyle fantastycznych kobiet z charakterem. Gdyby nie ta osoba, nie byłoby mi zadane chociażby dzisiaj spotkać wiele fantastycznych kobiet i również to jest dobry czas, dobry moment, żeby za to podziękować. Wszyscy wiedzą, o kim mówię. Pani Irena Petryna, pięknie Pani gratuluję za to wszystko, za to, że brawa trwają, tak? Brawa trwają cały czas. 15 lat. I prawie setka laureatek. Proszę Państwa, ciągle jestem zaskoczona. Było 10 lat, byłam zaskoczona, a już teraz? Ta stuletka na 15-lecie i taka inna. Patrzcie, drodzy Państwo, może to jest pomysł, może taka ma być. Także, panie marszałku, z głębi serca dziękuję. Jestem tak wzruszona, że to prawda, rzadko mi się to zdarza, żebym nie umiała coś powiedzieć. Ale przyznam rację, tylko rzadkość.
pracuję w pracy. Proszę Państwa, żeby finał się zakończył tak jakoś sympatycznie, fajnie, klimatycznie, to bardzo proszę, żebyśmy wszyscy razem zaśpiewali albo może zanucili razem z panią Angeliką. Alicją, przepraszam, która za chwileczkę chce tutaj na zakończenie zaśpiewać taką wspólną, fajną piosenkę. Oczywiście. Proszę Państwa, proszę jeszcze o przyjęcie małych upominków właśnie wszystkie kobiety, mianowicie firma Bileft Beauty Place, Era Nova i Termy Martwińskie ufundowały panią upominki. Brawo dla tych firm. Oczywiście dzisiaj najważniejsze są laureatki, ale no, wojewoda też nie mógł zapomnieć, że jest jubileusz piękny 15-lecia i ręką wiele słów pozytywnych ode mnie też również tutaj kilka ciepłych, bardzo gorących słów. A już na 100 lat, jak to jeszcze coś naprawdę, 100 panią, że tak powiem, coś pięknego wymyślić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie wojewodzie. Tak jak powiedziałam panu marszałkowi, tak i ja postaram się odpracować. Zapraszam na scenę pana prezydenta miasta Olsztyna, który również chciał podziękować jubilatce. Prosimy bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że również chciałbym się przyłączyć do tych wspaniałych życzeń, które były dzisiaj już tutaj składane dla wszystkich pań, tak wspaniale reprezentujących różne obszary i dziedziny życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego, sportowego, a więc jeszcze raz serdecznie wszystkim paniom gratuluję, ale również chciałbym gorąco i serdecznie naszej wspaniałej Irenie podziękować za te 15 lat, za tą aktywność, bo przecież znamy Cię z różnych wspaniałych aktywności w życiu społecznym, edukacyjnym, kulturalnym i przecież również tutaj, na Warmii i Mazurach i również w Olsztynie byłaś i zawsze reprezentowałaś kobiety, reprezentowałaś samorząd, reprezentowałaś, byłaś posłem, a więc nas, zarówno tam na górze, jak i tu, po prostu troszkę niżej. Ręko za te wszystkie wspaniałe Twoje lata, wielkie słowa podziękowania z mojej strony, myślę, że również z naszej wspólnej, również od naszych wspaniałych mieszkańców. Dziękuję, gratuluję i życzę dużo zdrowia, realizacji wspaniałych marzeń. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję. Jednocześnie miło mi jest, że Modest również z szefem naszego Grodu Przepięknego współpracować. Gratuluję wszystkich sukcesów. I proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie, że wszystko dziękujemy. Drodzy Państwo, teraz chciałabym powiedzieć w ten sposób, że 15 lat minęło jak jeden dzień. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie patronów honorowych, marszałków, wojewodów, Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych, mediów, wielu instytucji, zakładów pracy, osób prywatnych, jak również wzorowa, wręcz modelowa współpraca z gospodarzami Era Nova oraz mrówcza praca wielu koleżanek z Forum Kobiet. Pozwólcie Państwo, że z głębi serca podziękuję wszystkim bardzo, bardzo gorąco. Dziękujemy tym, co mamy najlepsze i najpiękniejsze, jak powiedziałam, z głębi serca. A o przekazanie darów pszczółek z Warmii i Mazur proszę koleżanki z Forum Kobiet.
Bardzo proszę. Zapraszam do nas tutaj, żeby wjechał tradycyjny tort. Proszę Państwa, czyli wszyscy się mogą pomylić, mnie się też zdarza. Otóż proszę Państwa, właśnie tegoroczna laureatka pani Alicja dedykuje wszystkim tym, którzy wspierali galę przez 15 lat. To są nasi ambasadorzy, pan marszałek, pan prezydent, pan wojewoda, pan Andrzej Ryński marszałek i wiele, wiele osób, którzy zawsze są z nami, pomagają, wspierają. Bo proszę Państwa, tak jak powiedziałam, nigdy jedna osoba nic nie zrealizuje tylko w zespole. I ten zespół właśnie dzisiaj, wszyscy, myślę, że i dziewczyny z Forum Kobiet, i członkinie Warmińsko-Mazurskiego Forum Kobiet, jak również myślę, że Państwo akceptujecie tą galę, bo zawsze jest tak miło i sympatycznie, jak było dzisiaj. Także jeszcze raz dziękujemy, a panią Alę zaśpiewa nam piękną piosenkę Danuty Błażejczyk, Taki cud i miód. A propos pszczółek. Na świat patrzysz nie najweselej, masz tyle lat, co ja. Sens twoich słów, twoich dróg, przekraczając próg, codziennie pytasz przyjacielu, a ja mam dla ciebie sposób, jak poznać myśli złe. Bo gdy ciężko jest, słabo jest, to wiesz. Wiesz co? Zakochaj się. I z nogi na nogę, laureaci. Z nogi na nogę, na prawo, na lewo, jecho Michał. Taki standard, taki cud i miód. Energii ile jestem, serca standard, bo co rano się budzę. Bo miłość to taki temat, do śpiewania na głosy dwa, by przed nim zwiać. Rady nie ma, więc improwizuj to jak ja. Do wtóru wielkim myślom swoim zanucisz jak sam nad kim kol. I wielka radość weźmie cię na kol, na kol, na kol, na kol. Znów na wysokiej będziesz fali, trzymając swoją dłonią ster. Zanucisz bracie tak jak Fred Astaire, 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 Astaire. Bo miłość to taki standard, taki cud i miód. Ewelki, ile jestem,
serca standard. Wiem, bo co rano się budzę z nim, bo miłość to taki temat do śpiewania na głosy dwa, by przed nim zwiać. Rady nie ma, więc improwizuj to tak jak ja. Odnajdziesz w sobie taki film, odnajdziesz w sobie taki swing, jakby ci bracie Louis sam, strach sam, dalcy, dalcy, dalcy. Wielkim pik będziesz, życia będziesz, muzykę, którą truje w przód i swą solutkę przebojową brak, bez nut, bez nut, bez nut. Bo miłość to taki standard, taki cud i miód, energii, ile jestem, serca standard. Wiem, bo co rano się budę z nim, bo miłość to taki temat do śpiewania na głosy dwa, by przed nim zwiać. Rady nie ma, więc improwizuj go tak jak ja. To by było to, to już cały sposób. To by było to, a ty z nim zrób co chcesz. Chcesz to, odrzuć go, chcesz to, go zastosuj. I niech standard ten ktoś z tobą gra, najlepiej ja. Ładanara, faratara, ładanara, farataj. Ładanara, farataj, łada, 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 ładaj. Alicja Kucharzewska-Sanko! I ogromne brawa dla wszystkich laureatek dzisiejszej jubileuszowej gali Kobiety z Charakterem. Zapraszam wszystkie panie z charakterem, aby z panem wojewodą, z panem marszałkiem razem pochwalić to. Zapraszam tutaj właśnie do tego.